Dobra, teraz to, co my chcemy opracować, to są rotatory stawu biodrowego. Je będziesz miał pod swoimi mięśniami pośrodkowymi. I teraz tak, żeby sobie wyczuć ten punkt, dosłownie palec na tyłek, tutaj w okolicy właśnie stawu biodrowego i poodwodzić sobie trochę nogę, tak? Tu powinny być wyczuwalne te struktury wolniejsze, trochę ten ruch, czy szybszy. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo to już w tym momencie będzie odczuwalne. I teraz tak, my musimy to odblokować. Więc albo piłka, albo jeśli piłka będzie zbyt mocna, zbyt hardkorowa, to po prostu rolka, tak, roller. Taki jak tutaj. Fajnie by było, żeby właśnie był płaski, tak, żeby to nie było z wypustkami, żeby dobrze móc to odpracować. I teraz tak, gdzieś tu właśnie pod ten punkt, gdzie było odczuwalne pod palcami, piła i jechana. Energiczne ruchy. Jeśli to jest bolesne na początku, no to nie szkodzi, trzeba wytrwać. Natomiast jeśli to jest na taki ból w skali, gdzie na przykład jest już takie, nazwałbym to odcięcie, jest odrętwienie i tak dalej, no to już jest za mocno, tak? Czyli trzeba wtedy to ćwiczenie przerwać i wrócić do niego albo na następny dzień, albo spróbować znaleźć pozycję, która jest trochę mniej intensywna. No ja na przykład mam to dosyć już opracowane, więc teraz noga na nogę i jadę po tych mięśniach. To jest tutaj w tym wypadku pierwsze, czym musimy się zająć. To powinno trwać to rolowanie albo około 30 energicznych przejazdów, albo pracujesz sobie na czas 1,5 minuty, 2 minuty. Dobra, po takim wstępnym odblokowaniu zabieramy się za mobilizację, więc chcesz się ułożyć w takiej pozycji 90-90, gdzie tutaj w każdym kącie mamy 90 stopni. I teraz tak, zadanie jest dosyć proste, ponieważ teraz składam się moim mostkiem do pięty nogi wykrocznej. Jeśli potrzebujesz, to chwilę rozluźniasz sobie ciało w tej pozycji, a następnie z martwego punktu starasz się uruchomić rotację, tak żeby uaktywnić mięśnie pośladkowe. Pracujesz od martwego punktu do pełnego uniesienia, pełnego w sensie możliwego dla Ciebie, dla Twoich obecnych zdolności. Oczywiście z treningu na trening to się powinno poprawiać. I teraz istotną kwestią jest, żeby robić to oczywiście regularnie. No i trzeba działać tutaj około 2-3 serie po 20 do 30 powtórzeń na stronę oczywiście. No dobra, tutaj układasz się w pozycji na boku. Jedną ręką możesz się podpierać, stabilizować. Głowa może spokojnie, swobodnie leżeć. Teraz tutaj pięta powinna być, pięty powinny być na wysokości pośladków. I teraz chcemy atakować mięsień pośladkowy średni, bez kompensacji z biodra i z kręgosłupa, czyli otwieram, odwodzę w stawie biodrowym na tyle, na ile jest to możliwe, bez przyruchów w miednicy i w kręgosłupie. Mogę sobie nawet położyć rękę na początku, tu odczuć, że mięsień pośladkowy popracuje podczas tego ruchu odwodzenia. Ok. Zaczynasz od martwego punktu do uniesienia. Jak już czujesz, że kolejny ruch bądź kolejna sekwencja tego ruchu będzie musiała być właśnie z takim odkręceniem, to odpuszczasz i wracasz z powrotem do punktu wyjściowego i takie ćwiczenie masz do wykonania 3 serie po 20 do 30 powtórzeń. Dobierz sobie mini benda, tą gumę stopniem oporu odpowiednim dla Ciebie, tak żeby było odczuwalne, że mięsień faktycznie pracuje, ale to też nie ma być walka. Tak, tylko to ma być spokojna praca budująca napięcie mięśniowe poprzez stymulację, a nie poprzez
kompensację i walkę z nadmiernym bodźcem, ze zbyt dużym bodźcem. Dobra, to ćwiczenie, które tutaj dostajesz, jest bardzo fajna opcja zaraz po wcześniejszym wyrolowaniu pośladka, odblokowaniu mięśnia czworogłowego przez rozciąganie, rolowanie pośladek też. Ćwiczenie najpierw rozciągające. I teraz robimy zakres w stawie biodrowym. Będziemy się skupiali na uwolnieniu od napięcia przedniej części biodra. Ok? I będziemy się skupiali na rotacji w stawie biodrowym. Ok? Czyli tak będzie dokładnie wyglądało ćwiczenie. Będziemy się starali poprawić rotację wewnętrzną, ok? Czyli dowolnie od której strony sobie zaczniesz, nie ma znaczenia, jedna noga z przodu. Pilnujemy tego, żeby ona była cały czas w jednym miejscu, przyciśnięta całą powierzchnią do podłoża. I teraz ruch polega na tym, że kontrolując brzuch przy pępku delikatnie wciągniętym w stronę kręgosłupa, wypycham biodro. W tym momencie pośladek mojej tylnej nogi jest lekko napięty, wspomaga wypychanie biodra w przód, co potęguje napięcie struktur znajdujących się z przodu. Druga część ćwiczenia polega na tym, że wracam do pozycji wyjściowej. Mogę się zaprzeć o przednią nogę. Okay? I teraz niejako ciągnę łokciem za plecy w przeciwnym kierunku i staram się skupić całą pracę na biodrze, tak żeby odczuć, że w momencie, w którym ja wykonuję tą rotację, wszystko skupia się na tym, żeby ta właśnie rotacja, ten ruch wychodził ze stawu biodrowego, czyli hop, raz, oczywiście oddychamy, dwa, trzy sekundki przytrzymania, odpuszczam, hop, pełna rotacja, mogę nawet się obejrzeć za siebie, żeby jeszcze dodatkowo skontrolować ten ruch, spotęgować to odczucie, sprawdzić, czy moje biodro faktycznie jest dobrze dokręcone i czy bark idzie zgodnie z planem, ok? Hop. 3 sekundki przytrzymania. 3, cyk do tyłu. Hop. Mocny skręt. Za siebie tutaj raczej ten pośladek powinien być wyluzowany. I teraz zrobimy sobie to samo. Tylko pokażę od innej perspektywy, zmiana nogi, ta sama akcja, tak? Czyli tak jak mówiłem, kontrola brzucha, hop. Fajnie, że mam lustro, w ogóle polecam treningi z lustrem, to jest dobra opcja, bo można samego siebie, samą siebie wtedy kontrolować. Ok, odpuszczam i teraz będę pracował nad przejściem do rotacji. Hop. I luz. 3 sekundy przytrzymania. Cyk. Wpycham biodro do przodu. Uwalniam staw biodrowy od napięcia. Przejście. 90 stopni. Tutaj 90 stopni. Ok. Rotacja. Pilnuję, żeby przednia noga była w tym samym miejscu. Wszystko odbywa się z tlenem, z oddychaniem. I tak jak mówię, całą energię tego ćwiczenia staram się skupić na stawie biodrowym, ok? Czyli zajmujemy się tym ruchem, tą rotacją, ok? Zajmujemy się tą rotacją. Tak, dokładnie to jest ta sama płaszczyzna. Tu hop, cyk, hop, ok? Różnica jest taka w tym ćwiczeniu, a w ćwiczeniu rotacji tutaj, że przypieram swoje kolana do podłogi, tak? Więc jest trudniej o obciążenie więzadeł stawu kolanowego, co jest niewątpliwym plusem. Natomiast trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o rzepkę, tak? Ponieważ przypierając kolano, oczywiście przypieram rzepkę do podłogi. Tak? Więc jeśli w tym ćwiczeniu będą odczuwalne jakiekolwiek zmiany czy ból, tak? Zmiany mam na myśli na przykład zwyrodnieniowe, bo niektórzy mają już
dość mocno zaawansowane, to wtedy staramy się skupić na tym, żeby jednak coś na przykład podłożyć sobie pod guz piszczelowy, żeby ta rzepka pracowała wolniej, pracowała sobie wolno, to mam na myśli, ok? I ułożyć sobie kolano w takiej pozycji, w której jednak ta rzepka nie jest mocno przyparta, czyli na przykład wtedy zwijam sobie matę, tak, w rolkę, ustawię przodem do kamery, żeby to było bardziej widoczne, tak, i układam się guzem piszczelowym i w tym momencie rzepka nie jest tak mocno przyparta, hop, cyk i spokojnie mogę sobie wykonywać rotację.